Nie Marii z Betanii, a będąc w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, gdy siedział przy posiłku, przyszła kobieta mająca alabastrowe pudełko bardzo cennej maści szpikanardowej. Ona rozbiła pudełko i wylała mu je na głowę, a byli tacy, którzy się oburzyli i mówili, po co to marnowanie maści? Bo można było go sprzedać za więcej niż 300 denarów i rozdać ubogim. Szemrali przeciwko niej i rzekł Jezus, zostaw ją, po co ją kłopotasz? Wykonała dla mnie dobre dzieło, bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedykolwiek chcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze macie. Uczyniła, co mogła, przyszła wcześniej, aby namaścić moje ciało na pogrzeb. Naprawdę powiadam wam, gdziekolwiek będzie głoszona ta Ewangelia po całym świecie, to także to. Czego ona dokonała, będzie opowiadane na jej pamiątkę. Marka 14 do 3 minus 9. Tylko Jezus Chrystus zbawi. Urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, bo on zbawi swój lud od jego grzechów. Mateusza 1:21. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. John 3:16. Rzekł mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Jana 14 do 6. Nie ma w żadnym innym zbawienia, bo nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie 4:12. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, i że został pogrzebany, i że trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem, 1 Koryntian 15 do 3 minus 4, którym mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, Efezjan 1 do 7. Są cztery prawdy, które musimy w pełni zrozumieć. Pierwsze, Bóg bardzo cię kocha. On chce, abyś miał z nim życie wieczne w niebie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, by każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. John 3:16. On chce, aby być z nim obfite i sensowe życie. Złodziej nie przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby mieć życie i mieć je w obfitości. Jana 10:10. Mimo to wiele ludzi nie ma sensu życia i nie ma pewności, czy ma życie wieczne, ponieważ drugi człowiek jest z natury grzeszny, dlatego jest oddzielony od Boga. Wszyscy zgrzeszyli, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, Rzymian 3:23. Bo miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła, 1 Tymoteusza 6:10. Zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Rzymian 6:23. Biblia wymienia dwa rodzaje śmierci: śmierć fizyczna, a jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, Hebrajczyków 9:27. Duchowa śmierć lub wieczne oddzielenie od Boga w piekle. Ale bojaźliwi i niewierzący, i obrzydliwi, i mordercy, i rozpustnicy, i czarownicy,
i bałwochwalcy, i wszyscy kłamcy będą mieli swój udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Wjawienie 21:8. Jeśli człowiek jest oddzielony od Boga z powodu swojego grzechu, jakie jest rozwiązanie tego problemu? Często myślimy, że rozwiązaniami są religia, dobre UCZYNY i dobre MANURY. To jest tylko jedno rozwiązanie od Boga. Trzeci. Jezus Chrystus jest jedyną drogą do nieba. To jest deklaracja Boga. Rzekł mu Jezus, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca. Tylko przeze mnie. Jana 14:6. Zapłacił pełną karę za nasze grzechy. Albowiem i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, choć w ciele poniósł śmierć. Te ożywiony duchem, 1 Piotra 3:18, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, Efezjan 1:7, ma obietnicę życia wiecznego. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Jana 3:36. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, lecz darem Bożym jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa. Pana naszego. Rzymian 6:23. Czwarte, musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa, aby zostać zbawionym. Nasze zbawienie dziękuję łasce Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Efezjan 2:8-9. Bo każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Rzymian 10:13. Modlitwa grzesznika. Módlcie się z wiarą, Panie Jezu, dziękuję bardzo, że mnie kochasz. Wyznaję, że jestem grzesznikiem i proszę o przebaczenie. Dziękuję za Twoją śmierć na krzyżu. POCHUZENIE i zmartwychwstanie, aby zapłacić za wszystkie moje GRZECHI. Ufam Tobie jako mojemu Panu i Zbawicielowi. Przyjmuję Twój dar życia wiecznego i oddaję Tobie moje życie. Pomóż mi przestrzegać wszystkich Twoich przykazań i być miłym w Twoich oczach. Amen. Jeśli zaufaliście Jezusowi Chrystusowi, przydarzyło się wam, teraz masz życie wieczne z Bogiem, i taka jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jana 6:40. Wszystkie Twoje grzechy zostały zapłacone i przebaczone. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Lecz ten człowiek, złożywszy na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, Hebrajczyków 10:12. Jesteś nowym stworzeniem w oczach Boga, to początek Twojego nowego życia. Dlatego jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 Koryntian 5:17. Stałeś się dzieckiem Boga, lecz tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. Jan 1:12. Dobre uczynki nie są dla nas sposobem na zbawienie, ale dowodem lub owocem naszego zbawienia.
bo jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przedtem przeznaczył, abyśmy w nich chodzili. Efezjan 2:10. Niech Cię Bóg błogosławi.